A dzisiaj w naszym cyklu Sportowy Kraków sprawdzimy, czy nasze miasto jest przyjazne osobom, które lubią pływać. Jest z nami jak zawsze Michał Sobolewski. Cześć Michał. Cześć. Michał, no właśnie, jak wygląda infrastruktura basenowa w naszym mieście? Jeżeli chodzi o infrastrukturę basenową, a baseny zakryte, to możemy się śmiało chwalić. W Krakowie w ciągu kilkunastu ostatnich lat powstało 10 nowoczesnych basenów, takich jak ten, czyli basenów posiadających ruchome dno, tory 25-metrowe, dodatkowo płytszy basen do nauki pływania dla dzieci, taki brodzik powiedzmy. Często jest to także jacuzzi, są to obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Baseny powstają w różnych lokalizacjach, powstaną kolejne. Chcemy, aby w Krakowie powstało tyle basenów, ile dzielnic, żeby w każdej dzielnicy powstał obiekt, który sprawi, że mieszkańcy będą mieć blisko swojego miejsca zamieszkania basen, a pływać warto. Pływanie jest bardzo korzystne dla naszego organizmu, jest bardzo zalecaną dyscypliną sportu. A my jak zawsze zaraz spytamy fachowców, od czego zacząć. Oczywiście musimy pamiętać, że najważniejsze przy każdym sporcie jest bezpieczeństwo. Dlatego zaprosiłam dla Was pana Krystiana, który jest ratownikiem. Dzień dobry, panie Krystianie. Dobry. Panie Krystianie, właśnie, na co musimy zwrócić uwagę, będąc na takim obiekcie i chcąc rozpocząć przygodę z pływaniem? Generalnie zalecam od początku nauki pływania z jakimś trenerem, z jakimś instruktorem, który wytłumaczy generalnie podstawy. Wiadomo, przed każdym pływaniem zalecam jednocześnie wykonywanie jakichś rozgrzewek na suchym lądzie. I myślę, że to są dobre początki dobrego pływania. Mamy tutaj wielofunkcyjny basen. Powiedzmy proszę, czy to jest basen, na którym mogę ćwiczyć każdy styl pływacki? Jeżeli tak, to jakie to są style? Jak byśmy je mogli wymienić? Jasne, na tym basenie możemy wykonywać wszystkie style, które są w pływaniu. To znaczy są cztery. Jest motyl, jest grzbiet, kraul i żaba. I generalnie na tym basenie możemy wykonywać te właśnie cztery wymienione przeze mnie style. A jeżeli chcę rozpocząć moją przygodę z pływaniem, to od którego stylu pan by mi radził zacząć? Który jest najprostszy? Generalnie polecam zaczynając pływanie żabką, ponieważ jest jakby najprościej mówiąc, najłatwiej do nauczenia technicznie. To jeszcze powiedzmy, co muszę mieć na basenie, aby móc bezpiecznie z niego korzystać? Przede wszystkim klapki, czapek, okulary, no i oczywiście strój. I pewnie dobry humor. Oczywiście.